Jak to jest być asystentem Adama Nalepy? Asystentką? Jak to jest? Już jestem po raz drugi tą asystentką, bo przy Nieboskiej Komedii byłam. Tu akurat takich może silnych sytuacji nie było, które były w Nieboskiej Komedii, gdzie faktycznie było na ostrzu noża nieraz ze mną, ponieważ no, asystentem to jest trochę tak być chłopcem do bicia, tak? Więc jak coś się wali, to generalnie na asystenta. Tu nie było tak wiele razy, no było parę takich sytuacji, ale generalnie jakoś to w miarę nam się układa. Może dlatego, że to jest druga produkcja, to się też nauczyliśmy ze sobą gadać. No chyba dobrze jest. Znaczy mogę w jakiś sposób, myślę, więcej niż u może innych reżyserów, których byłam asystentem, ingerować w troszkę jakoś tam swoimi pomysłami w to, co się dzieje na scenie. Znaczy w sensie, że ktoś mnie w ogóle pytał to i słucha i jest ciekawy, co mam do powiedzenia, więc to jest ciekawe, żeby mieć oprócz zrobienia roli coś jeszcze ponad. Kim jest postać Kennedy? Tak, Hannah Kennedy jest napisana w sztuce jako piastunka królowej, natomiast no, ze względu na swój wiek to nie bardzo, żebym była piastunką Doroty Kolek. Natomiast faktycznie od początku widzieliśmy, że ona jest jednak trochę jakby starsza, ale starsza mentalnie. Nie gram starszej od siebie, natomiast faktycznie przez doświadczenia tam 20 prawie lat więzienia i wspólnego bycia w tym więzieniu z Marią, jest faktycznie tak, że to mnie postarzało jakoś tak, doświadczyło, jestem bardziej dojrzała. Tak? Jest to osoba silna, mimo że żyje w cieniu gwiazdy Marii Stewart i to jakby o nią chodzi, to ma w sobie jakąś taką ogromną siłę, że ona jest od tego, żeby być zawsze wtedy, kiedy Maria jest załamana, to jest ta jedyna osoba, która jest blisko i która potrafi nie wiem, uderzyć w twarz, żeby tą histerię na przykład pokonać u Marii Stewart. To jest ktoś, kto zawsze musi no być przy niej i jakby stawiać ją do pionu, tak bym powiedziała. Tutaj jest taka przekrętka gdzieś tam w pewnym momencie w tej postaci. Ona dostaje jakieś takie obciążenie od Marii Stewart przy końcu, że to ją jakoś tam załamuje i to jest dopiero gdzieś tam przy końcu, natomiast całość jest raczej robiona, że ona jest tą siłą, tym murem, ale ma moment załamki, ponieważ gdzieś tam spada na nią ciężar wyboru. Zobaczymy, na ile się to przeniesie w spektaklu, mam nadzieję, że się przeniesie, bo jest to coś tam wymyślone przez nas, gdzieś tam poza sztuką. Tutaj, kiedy rozmawiałam z panią Katarzyną Figurą, czyli Elżbietą, zastanawiałyśmy nad pełnią kobiecości. Tutaj sytuacja, która mieści się w obu głównych bohaterkach. Proszę powiedzieć, czy ta kobieta, którą jest Maria Stewart, jest jakimś punktem odniesienia dla postaci Kennedy, czy jako kobiety, jako człowieka, czy pociągające jest to, w jakiej znalazła się sytuacji, jaką rolę tutaj pełni piastunka, czy współczuje, czy podziwia, w jaki sposób naśladuje? Absolutnie podziw i tak staraliśmy się robić, chociaż nie ma w efekcie chyba taki, znaczy jest przez chwilę, że jakby jak nie ma Marii Stewart, to ja się staram robić Marią Stewart w tym momencie dla innych, że no to jest taki bardzo, bardzo silny kontakt, absolutnie podziw. Jeśli chodzi o tą kobiecość, może jakaś zazdrość, bo ja mam tą kobiecość pozamykaną. Hannah Kennedy ma absolutnie pozamykaną, gdzieś w ogóle to jest na kluczyk zamknięte i niedotykane, aczkolwiek będzie jeden moment, gdzie może te troszeczkę damy upust tym marzeniom ukrytym. Natomiast no, to wszystko uosabia Maria. Maria, tak, te wszystkie jakieś propos kobiecości, symbole. To jest tak w pewnym momencie, że w pewnym momencie robienia spektaklu, że nam się wydaje, że jakby tak już długo w tym jesteśmy,
że pewne rzeczy są już w ogóle jasne jakby i tak dalej. No później się okazuje, że ktoś przychodzi i na przykład nie wyłapuje wszystkiego. Natomiast absolutnie od początku myślę, że mieliśmy dosyć taką zarysowaną drogę, że chcieliśmy żywych ludzi z tego zrobić i nawet jeśli są wyniesieni na piedestał, to w jakimś celu, że to nie jest tak po prostu, że ich uwielbiamy i chcemy im laurkę zrobić, tylko zawsze są tam jakieś osobiste też dążenia, takie osobiste potrzeby, na przykład bycia wielkim, bycia świętym, to żeby mieć władzę i tak dalej. Także no, bardzo gdzieś myślę, tą drogą szliśmy od początku i to coraz bardziej nabierało. Bardzo, bardzo dużo się okazuje gdzieś w tych ostatnich próbach tak naprawdę i mi się wydaje, że ja tą postać to dopiero właściwie łapię w tym tygodniu tak naprawdę u mnie i tak widzę też po dziewczynach, że one tak się osadzają i takie mięso prawdziwe z nich wychodzi, także natomiast jeśli chodzi, mówię o ten o przekaz, to myślę, że staraliśmy się iść tym, co już przy stoliku gdzieś tam ustaliliśmy i do tego bardzo konsekwentnie dążyć. Bardzo dziękuję. Dzięki.